Za nami zamek Chojnik. Może nie widać go zbyt dokładnie, bo jest mgła. Leszek oczywiście jako wybitny biegacz dobiegł tu wcześniej przede mną. Ja musiałem się doczłapać, ale jesteśmy. Za chwilę będziemy rozmawiać z kasztelanem zamku Chojnik w Sobieszowie. Andrzejem Jędrkiem Ciosańskim. Dzisiaj jesteśmy na zamku Chojnik. Naszym rozmówcą jest kasztelan tej pięknej budowli, Andrzej Jędrek Ciosański. Andrzej jest już człowiekiem legendą tutaj. Jest gwiazdą YouTube'a, jego filmiki, gdy opowiada o historii, oglądają miliony ludzi. Natomiast my chcielibyśmy poznać jego historię osobistą, skąd się tutaj wziął, skąd te fascynacje czasami rycerskimi, zamkiem. Andrzeju, zacznijmy od tego, że pan Czajka, twój poprzednik tutaj na stanowisku kasztelana zamku Chojnik, opowiadał mi kiedyś, że pewnego dnia przyszedł do niego właśnie Jędrek z jakimiś innymi ludźmi w jakichś strojach pseudorycerskich, jak to powiedział, i zaproponowali, że będą tutaj wprowadzać rycerstwo, organizować turniej i tak dalej. I w ten sposób Jędrek pojawił się na zamku, z czasem został następcą pana Czajki, ale chciałem zapytać o ten początek, jak ty to pamiętasz? Znaczy to tak nie do końca, że myśmy tu przyszli i powiedzieli, że będziemy tu coś robić, tylko to było trochę inaczej. My nie byliśmy w stanie przyjść do pana Czajki i powiedzieć, że my będziemy tu coś robić, tylko to było dokładnie odwrotnie. W tym czasie akurat odbywał się drugi turniej rycerski w Wojcieszowie, to niedaleko stąd, w Stadninie Koni, w której pracowałem, i mieliśmy wolny czas, po prostu byliśmy rzeczywiście w strojach. To były takie stroje na początek lat 90., bo to był dokładnie 91. rok. One wyglądały wtedy, jak na tamte czasy wyglądały, bardzo fajnie, ale teraz możemy z pozycji czasu powiedzieć, że to wyglądaliśmy jak Pokemony. To jest inna historia już. Ale przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć sobie zamek, i przyszliśmy w strojach. Jurek jak zobaczył, jak się dowiedział, że my jesteśmy akurat uczestnikami turnieju w Wojcieszowie, to powiedział, że chce mieć taki turniej we wrześniu tu na zamku Chojnik. I to on nas zaprosił, a nie my mu narzuciliśmy, bo Jurkowi się narzucić niczego nie da. To jest pierwsza sprawa. Nie wiem, czy Jurek to przez grzeczność powiedział, czy co, ale to on nas zaprosił, a nie my mu powiedzieliśmy, że będziemy robić. Może ja to tak zapamiętałem. A powiedz proszę, co było wcześniej, no bo przyszliście tu już jako rycerze, powiedzmy. O Jezu. Więc ty jesteś zootechnikiem z wykształcenia. Wiem, że konie są twoją pasją od dziecka niemalże. I tam chyba są źródła, prawda? Poprzez konie trafiłeś do rycerstwa. Źródło? Nie, źródło to jest... To są lata 60. Wszyscy na pewno widzieli film Krzyżacy Aleksandra Forda i mało kto wie, że ten film był nagrywany w okolicach Starogardu Gdańskiego, w którym ja się zresztą urodziłem. Całe stado ogierów, które tam istnieje do dzisiejszego dnia, było zaangażowane przy filmie Krzyżacy. Ja wtedy miałem raptem 2 latka, jak ten film był nakręcany i wszedł już na ekrany kin. Oczywiście w filmie udziału nie brałem, ale masa tego uzbrojenia tak zwanego, tych wszystkich rekwizytów, potem kulała się po wszystkich okolicznych szkołach, miejscach, domach kultury, bo przecież to były pleksa, ewentualnie aluminium. A my jako gówniarze, oczywiście już po obejrzeniu Krzyżaków, jako małe smarkacze, postanowiliśmy też zostać rycerzami, mając tam po 6, po 7 lat. Zbieraliśmy te rumple gdzieś tam po znajomych, po szkołach, po bibliotekach, gdzie to tam porozrzucane było. Ubieraliśmy się w to, oczywiście to było dla nas za dużo, i naparzaliśmy się, ile wlazło. Także w tamtym okresie postanowiłem zostać rycerzem. Od tego się zaczęło. Później trafiłem do stada ogierów w Starogardzie. No, tam kiedyś pracował mój dziadek. Zacząłem jeździć konno. Finał był taki, że miałem okazję jeździć również na tym koniu, na którym jeździła Jagienka, na tym Srokaczu. Jeździłem na nim. Mam zdjęcia na nim nawet, jako gówniarz jeszcze, który uczył się tam jazdy konnej. No fajnie było. No i potem tak już w konie wsiąkłem, bo to i trochę tradycja rodzinna i trochę tam, jak już człowiek tego polizał w dzieciństwie, to tak ten smak został. No i konie. Studia później, gdzieś tam wcześniej maturalne studium hodowli koni, potem studia w Bydgoszczy na Instytucie Zootechnicznym. I wylądowałem na takim małym zadupiu niedaleko Koszalina, a konkretnie koło Szczecinka. To była stadnina koni. W środku lasu taka dosyć fajna, ponad 60 koni.
tylko że to była spółdzielnia produkcyjna, to już były lata 80., to wszystko zaczynało tak trochę w tym kryzysie umierać i tam przez przypadek na polowaniu spotkałem dyrektora Stadniny Koni Strzegom. Dostałem propozycję przyjazdu do pracy w Strzegomiu, no i wylądowałem w zakładzie hodowlanym w Wojcieszowie. Tam powstał ośrodek jeździecki i zaczęliśmy robić coś, czego w Polsce nikt wcześniej nie robił, przynajmniej na taką skalę. Zaczęliśmy robić rajdy konne. Tylko nie tylko latem gdzieś tam, że rano wyjeżdżamy, wieczorem wracamy do bazy, tylko to były rajdy, że wyjeżdżamy w sobotę rano, jedziemy w góry i wracamy w piątek wieczorem z powrotem do domu. I nie ma znaczenia, czy jest środek zimy minus 16, czy to jest pełnia lata i jest plus 30. Więc ponieważ ja już troszeczkę zaliczyłem tych jazd, jakby nie patrząc, tam pracowałem wiele lat w stadninach. Zimą również jeździłem. Udało nam się wypracować pewne metody, gdzie nocować. Oczywiście nie nocowaliśmy w żadnych budynkach najczęściej, tylko spaliśmy na dworze, nawet przy temperaturach minus 16. Konie były odpowiednio zabezpieczane. One doskonale sobie z tym radziły. Wybieraliśmy często gdzieś tu w górach jakieś ruiny, opuszczone budynki, opuszczone stodoły, czy nawet zamek Chojnik, bo przecież tu też nocowaliśmy, nie? Wielokrotnie. I tak zaczynaliśmy rozgrzewać się z tym wszystkim. A już wcześniej, bo mając praktykę w Stadzie Ogieru w Starogardzie, bo potem na studiach wylądowałem tam na praktyce, złapałem kontakt z Golubiem Dobrzyniem, ponieważ tam się od 76 roku pan Kwiatkowski zaczął pierwsze turnieje rycerskie robić w Polsce. Mnie to oczywiście wciągnęło, no bo miało mi się całe dzieciństwo i latanie w tych hełmach z pleksy z krzyżaków. Nie było za bardzo okazji, ale w końcu w 89 roku jakaś grupka zapaleńców tutaj pod zamkiem Grodziec, oni konkretnie byli z jakiegoś tam technikum, nie pamiętam z jakiej miejscowości, ale koło Grodzica, postanowiła zrobić turniej rycerski. Ja tam też wylądowałem wtedy w 89 roku. No faktycznie myśmy naprawdę wyglądali jak pokemony, bo tam też w ogóle, jeżeli chodzi o stroje czy dopracowanie, było tragiczne, ale stwierdziłem, że skoro to można robić, to dlaczego ja nie mam tego u siebie zrobić w Wojcieszowie? No i zrobiłem imprezę w Wojcieszowie. Zaprosiłem Szwedów, zaprosiłem Rosjan. Myśmy już wtedy wyglądali troszeczkę lepiej, trzeba przyznać. Jak rycerze, prawie. Tak, no prawie, powiedzmy sobie, prawie jak gołodupce rycerze, no ale wyglądaliśmy. No w każdym razie turniej wyszedł, konny to był wyłącznie, walki na kopie, pokazy jeździeckie, pokazy sprawności rycerskiej. Całkiem fajnie to wyszło, w 91 zrobiliśmy po raz drugi, no i wtedy mając chwilę czasu pojechaliśmy tutaj właśnie na Zamek Chojnik. No i we wrześniu, tak jak Jurek powiedział, że chce, tak we wrześniu był pierwszy turniej rycerski na Zamku Chojnik. Tak, tutaj się włączę. Powiedz proszę, dlaczego Chojnik właśnie? Dlatego, że Jurek nam to zaproponował. Ale czy Chojnik też się nadaje, prawda? Bo to jest taka specjalna, to znaczy akurat specjalne miejsce. Dla nas on się najmniej nadawał. Nie ma co ukrywać, bo myśmy to robili konno wszystko. No tutaj nie da się żadnego konnego turnieju zrobić. Tu nie ma miejsca na to absolutnie. Nigdzie koni postawić. Owszem, można na rajdzie postawić 7 czy 8 koni przy murze, ale walki konne to gdzie? Nie ma szans po prostu, nie? Ale ponieważ mieliśmy kusze, w Warszawie była grupka, która paru facetów, którzy robili świetne kusze i którzy strzelali z tych kusz, oni te kusze również robili dla innych. Jurek postanowił zrobić to turniej kuszniczy i nie ukrywam, że pierwszy turniej kuszniczy, jaki tu się odbył, to tworzyło go przez 2 dni 7 osób. Przez 2 dni 7 osób było w stanie zaciekawić i zebrać sporą publiczność. Między innymi dlatego, że komuna się właśnie skończyła, wreszcie pozwolono robić rzeczy, których wcześniej nie pozwalano robić. To miało tak silne wzięcie, ludzie byli tak spragnieni takich widowisk, że no wyszło to fajnie. Za rok już nas nie było 7, tylko było w przyszłym roku, znaczy w następnym roku było nas ponad 30 i potem wiem, że sięgnęliśmy nawet chyba w pewnym momencie liczby 100 ludzi na tym turnieju. Okazało się to tak, takim trochę nieporozumieniem, za dużo nas już tu w pewnym momencie było. W tej chwili na turniej przyjeżdża maksymalnie 70 osób, z czego 60 po prostu uczestniczy w pokazach, w jakichś tam strzelaniu, w innych konkurencjach, w turnieju uczniczym, który tu się w tej chwili już odbywa. A jak to się stało, że potem zostałeś kasztelanem? No bo byłeś, powiedzmy, z zewnątrz jednak, prawda? Robiłeś te turnieje. A jak to się stało, że tak wsiąkłeś w ten teren, w ten zamek, że... Co tu filozofować? No, mogę teraz już mówić, bo od pewnych rzeczy 10 lat minęło, Urząd Skarbowy już mnie nie zgarnie, więc... Prawda jest taka, że w 1994 roku tą stadninę koni, w której pracowałem, która miała 2 miliony zysku na koncie, postawiono w stan likwidacji. To były te dziwne przekształcenia lat 90., te prywatyzacje, to wszystko. No, może nawet dobrze, że tak się stało, dlatego że w sumie sam zakład hodowlany Wojcieszów nie przeżył, ale
sama stadnina koni, dzięki między innymi pewnie naszym pieniądzom, została sprywatyzowana i do tej pory istnieje. I chociaż to jest przyjemne, że to dalej te konie jakieś, no rzeczywiście nie tamte, tylko dalej konie żyją, dalej coś się dzieje, dalej tak. Są zawody, dalej jest hodowla. No i fajnie. Nie mam do nikogo o to absolutnie żadnych pretensji. No od 94 zostałem w pewnym sensie bezrobotny. Zaczynałem zastanawiać się, co tu robić, a ponieważ mój charakter taki jest dość warcholski i trudno, żebym ja siedział pod jakimś tam kierownikiem gdzieś i wykonywał jego polecenia w biurze, bo próbowałem, ale to się nie sprawdziło kompletnie. Tak. Zacząłem szukać sobie zajęcia, no i stanęło na tym, że otworzę strzelnicę z kuszy na Zamku Chojnik. Jurek przyjął tę inicjatywę, bo już wcześniej z tym kombinował, przyjął to z otwartymi rękoma. Pozwolenie na kuszę, co jest o dziwne, miałem z komendy policji, więc otworzyłem tę strzelnicę. Nie ukrywam, że to fajny całkiem biznes był i przesiedziałem w tym biznesie dobre 15 lat, spokojnie się z tego utrzymując, nie narzekając na życie. A ponieważ siedziałem tutaj cały czas na zamku, pomagałem przy turniejach, pomagałem Jurkowi, troszeczkę oczywiście jakieś tam drobne remonty prac, jak nie było specjalnego ruchu, to się brało fugownice, brało się kielnie, robiło się zaprawę wapienną, uzupełniało się dziury w murach, sprzątało się, grabiło, sadziło, reperowało. No i tak jakoś się zżyłem z tym zamkiem i finał był taki, że jak Jurek odchodził, no to z powodu wieku również, no trzeba przyznać, że siedział tu do 75 roku życia, co jest, no trzeba przyznać, imponującym wynikiem, jak na człowieka, który pracował cały czas. Tak zaproponował mi. Byłeś naturalnym następcą, można powiedzieć. Tak, no, znałem już ten zamek dokładnie, wiedzieli, do czego jestem zdolny już. I to był który rok, jak przejąłeś? Rok był bardzo pamiętny, bo to był rok wypędzenia Polaków z Kremla. Z Kremla ich wypędzili w 1612, ja przejąłem zamek w 2012. To jest 8 lat, no i jak ci tutaj? Powiedz, proszę. No to ja bym tego czasami nawet pracą nie nazwał. To znaczy, teraz jest już troszeczkę gorzej. Kiedyś było jakoś tak bardziej sympatycznie. Praca z turystami, z ludźmi, no jest przyjemna na ogół, nie? Niby to jest tylko sprzedawanie biletów, ale zawsze ludzie przychodzą, pogadają, posłuchają historii, porozmawiają, uśmiechają się, są mili. No ostatnie jakieś 2 lata takie są trochę mniej przyjemne. Nie wiem dlaczego, co się w tym kraju porobiło. Na czym to polegało? Jest coraz bardziej, ludzie są coraz bardziej agresywni, coraz bardziej roszczeniowi, coraz większe pretensje. Zniknęła pewnego rodzaju kultura, która kiedyś w górach była, już tam pomijam, że zawsze się mówiło dzień dobry i tak dalej. Ludziom mijającym gdzieś tam na szlaku, czy w ogóle jak się gdzieś przychodziło, tego już nie ma, do tego wszystkiego. No pamiętam, że jeździłem po tych górach, mówię konno, ja tu zrobiłem wręcz 1000 kilometrów wierzchem, spotykaliśmy ludzi na szlakach, było zawsze dzień dobry, był uśmiech, było sympatycznie. A to są jacyś ludzie, którzy, taka kategoria ludzi, która teraz nie chodziła w góry, czy? Teraz jest o tyle, nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Ludzie zbrutalnieli. Wyciąguje ma, czy jak? Czy muszą iść? Nie, dlatego, że muszą płacić na dole w Parku Narodowym, a tu mają drugi raz płacić, bo dla nich to jest drugi raz za to samo. Kiedyś tego nie było, teraz to jest. Znaczy nie mówię o to, że opłat nie było, opłaty były zawsze, tylko nie było takich pretensji po prostu, tylko przychodzili. Poza tym, no kiedyś bluzgać publicznie to było, no to raczej takie, no mało kto to robił i to był kompletny margines. W tej chwili najbardziej wulgarne wyzwiska i tak dalej miotane pod wartownią, to są absolutnie na porządku dziennym. I często wyzywanie od złodziei i tak dalej, do tego okraszone odpowiednim tam epitetem jeszcze, no pojawia się coraz częściej. Ja wiem, że to 90% ludzi się tak nie zachowuje, może nawet 95%. Ten margines rośnie. On rośnie systematycznie i on jest najbardziej zauważalny niestety. Nie? No bo jeżeli człowiek przez miesiąc chodzi, wszyscy się do niego uśmiechają, ale spotka jedną ulicę, powiedzmy spotka jedną osobę, która powie tych przez U otwarte, no to się pamięta po prostu i to od razu cały dzień tkwi. Tak, to męczy, nie? Więc tego jest coraz więcej niestety. No, ale z drugiej strony, muszę też ludzi pochwalić, jedna rzecz zrobiła się fajna. Jeszcze 10-15 lat temu ja przed zamknięciem zamku brałem wielki wór i zbierałem śmieci. Ogromne ilości, czasami taki 150-litrowy worek był pełen pozbierany po zamku. W
tej chwili się chodzi po zamku i się zbiera 1, 2, 3 papierki, jedną butelkę. I to gadanie na okrągło, że nie z jednej strony widzę, że ta edukacja coś pomogła i teraz by jeszcze trzeba zacząć edukować ludzi, jeżeli chodzi o, że tak powiem, piękno polskiego języka. Że może nawet jak chcą wyzywać, to niech to robią w sposób taki, że tak powiem, bardziej poetycki. Tak. Szanowny panie Andrzeju, powiedział pan tak skromnie, że tutaj tylko się bilety sprzedaje, ale myślę, że tutaj jest kupa roboty, żeby ten zamek utrzymać, żeby on był w dobrym stanie. Trzeba ciągle go konserwować, prawda? A tutaj przecież nie macie doprowadzonej wody, o ile wiem, kanalizacji. To się chyba nie zmieniło, bo to są spore koszty. Jak tutaj funkcjonujecie, że tak powiem, ekipą? Kanalizacją, no niestety, ja nie wiem, rząd potrafi wywalić gigantyczne kwoty. Nie będę już tu mówił, na co będę się w politykę bawił, ale brakuje mu głupich 3 milionów, żeby załatwić doprowadzenie wody i kanalizacji na zamek Chojni. Tak, no. Powiedzmy, o czym mówimy, że to jest najbardziej odwiedzane miejsce w Jeleniej Górze, prawda? Rocznie ile macie gości? Nie wiem, czy ono jest najbardziej odwiedzane, bo w tej chwili być może jakieś inne miejsca są też, które mają też bardzo duży ruch. Ale no jest to taki, w pewnym sensie taka trochę perełka tej Kotliny Jeleniogórskiej. Nie? My robimy co możemy, żeby ten zamek coraz lepiej wyglądał, żeby był coraz bardziej uporządkowany, wyremontowany. Nie ukrywam, że Petetek staje na wysokości zadania i naprawdę masę rzeczy fajnych zrobił. Tak, bo Petetek jest właścicielem, a ty jesteś dzierżawcą. Tak, Petetek jest właścicielem, oczywiście. I nie ukrywam, że dzięki Petetekowi udało się wyremontować całą tą górną i starszą część, która wręcz groziła zawaleniem już w pewnym momencie. Koszty to były 1,5 miliona, które udało się załatwić. Oczywiście do tego i miasto się dołożyło, ale no Petetek to załatwiał. Miasto, marszałek województwa, Unia Europejska. No udało się załatwić te 1,5 miliona. Udało się wyremontować tą najgorszą rzecz. Reszta w tej chwili jakoś nam tam się trzyma. No własnym sumptem masę rzeczy robimy. Jesteście na terenie parku. Jak się z parkiem układają stosunki z Kartonoskim Parkiem Narodowym? To znaczy nie ma między nami żadnej wojny, żadnych problemów. Czasami tam oczywiście zawsze są jakieś tam drobne nieporozumienia, ale to nie są rzeczy, które spowodowały jakąś tam otwartą wojnę. Nie? Nic z tych rzeczy. Ja spokojnie przychodzę do dyrekcji parku, czasami dyrekcja parku przychodzi do mnie i rozmawiamy. Andrzeju, teraz opowiedzmy o twojej roli tej edukacyjnej, YouTube'owej, bo jeżeli chodzi o region jeleniogórski, to nie ma osoby, która byłaby bardziej rozpoznawalna, jeżeli chodzi o ten kanał komunikacji ze światem, czyli twoje opowieści historyczne na YouTubie oglądają setki tysięcy osób. Z czego to się wzięło? Jak to się zaczęło w ogóle? Jak tam trafiłeś? Ja nie wiem, jak to się zaczęło, znaczy coś tam pamiętam, ale zacznijmy od tego, że ja nie jestem entuzjastą internetu. Ja zanim tam wcale nie przypadłem. Te filmiki widziałeś w ogóle ze sobą? Chyba rzadko. Nie, ja w ogóle telefon mam taki zwyczajny, mały, z klapką, który tylko można odbierać rozmowy i dzwonić gdzieś. Nie mam w telefonie internetu, nie mam żadnych tam iPadów, pierdółek, dupereli. No to powiedz, kto cię odkrył? Powiedział Jędrek, tutaj to był... dajesz. Ja coś tam sobie przypominam, bo to był jakiś taki zupełny przypadek, jak stałem na strzelnicy i opowiadałem ludziom, bo tam bez przerwy coś opowiadałem historii. Jakiś taki chłopczyk stał i się spytał, czy może włączyć kamerę. Tam było tak obojętne, jak zeszłoroczny śnieg. A se włącz, co mi to przeszkadza. Ja nie jestem wulgarny, nie gadam rzeczy, które można by mi potem gdzieś tam o to oskarżyć, nie? Więc niech se to ludzie nagrywają, mi to nie przeszkadza. On to nagrał, puścił w internet i zjawił się chyba 2 miesiące później, a może pan znowu coś powiedzieć, bo wszyscy to oglądają, nie? Nagle się okazało, że te 2 filmiki, które on tam nagrał, których notabene ja nigdy nie widziałem, wzięło się wzięcie i potem zjawiła się nagle u mnie grupka 3 osób z firmy Surge Polonia. I czy oni by mogli nagrać, jak ja opowiadam historię? Zaskoczyło mnie to kompletnie, no bo co ja tam opowiadam? Ja pierdołki opowiadam historię. To są takie perelki z codziennego życia, jakieś tam drobiazgi, jakieś rzeczy, które mało kto wie, bo akurat no, ja lubię czytać książki, opracowania naukowe dotyczące detali. Nie? No i potem się okazało, że te filmy chwyciły. Przyjechali znowu, potem przyjechali znowu, potem przyjechali znowu, potem nawet tutaj były w tym miejscu nagrywane jakieś filmy. Ja nie ukrywam, że ja nigdy tego nie autoryzowałem i nigdy tego nie oglądałem. Oni potem się męczyli, bo ja skaczę z tematu na temat, odjeżdżam w zupełnie jakieś dziwne klimaty momentami. Żeby zmontować to w taką jednorodną. Jak oni to pomontowali potem, to ja nie wiem. No w każdym razie potem ludzie zaczęli przychodzić i mówić, że oglądali mnie w internecie. Ja nie wiedziałem gdzie ani po co, ale nie robiło mi to różnicy. No. Jakoś tak to potem wyszło, potem koniecznie chcieli następne odcinki, potem coś zrobiliśmy o architekturze obronnej, stwierdziłem, że to akurat to się może przydać, bo ludzie przychodzą i nie wiedzą, jak na zamek patrzeć. Te tematy były trochę po macoszemu potraktowane, bo ja nie ukrywam, że oni po prostu pewnego dnia przyjechali, ja nawet nie byłem w stroju.
Wyjechaliśmy tutaj spod zamku wcześniej rano, najpierw pogadaliśmy na zamku, potem pojechaliśmy do Bolkowa, na łeb na szyję, tam wieczorem skończyliśmy w Bolkowie, potem te same właściwie teksty dotyczące bram i innych rzeczy, murów, pojechaliśmy do wieży w Siedlęcinie i zakończyliśmy to w Grodźcu. Ja to robiłem bez konspektu, nie pamiętałem, o czym mówiłem na Chojniku, potem nie mogłem sobie przypomnieć, o czym mówiłem w Bolkowie, nie? Ale no jakoś to podzielili, tam pocieli, zrobili. Ja chyba byłem najbardziej zadowolony z tej serii, bo mówię, też jej nie widziałem od razu, mówię, nie chcę siebie oglądać, jak mam wersję do tego. Wystarczy, że swój pysk oglądam rano przy goleniu. Bałem się oglądać to, bo bałem się, że nie lubię siebie oglądać po prostu. No. Z tego byłem zadowolony akurat, że ludzie coś nie coś dowiedzą się, jak patrzeć na budowle obronne, jak to się wszystko nazywa, jaka to jest nomenklatura. To są takie naturalne bardzo opowieści. Myślę, że to ludzi. Potem nagraliśmy jeszcze tutaj coś właśnie w tej Bastei. Ale nie pamiętam, o czym myśmy tutaj rozmawiali. Już wyleciało mi to z głowy. Teraz czasami z drugiej Polonia mnie męczy, żeby jeszcze coś nakręcić, ale mówię grzecznie, że nie mam mowy, bo ja już nie pamiętam, o czym rozmawiałem. No. A powtarzać się to nie ma żadnego sensu, więc... A powiedz proszę, jak turyści tutaj przychodzą, to też mogą liczyć na takie opowieści na żywo? No raczej nie za bardzo, dlatego że ja, jeżeli tu jestem, to jestem w kasie. Jeżeli jestem w kasie, to nie mam czasu na prowadzenie długich dyskusji, chyba że jest to jesień na przykład, czy zima i prawie nikogo nie ma, no to mogą sobie stać przy kasie, możemy sobie porozmawiać. Jak mają konkretne pytanie, coś ich tam interesuje, a wiem coś na ten temat, bo czasami nie wiem, bo w końcu ja nie jestem żaden alfa i omega. Ja wiem tylko o pewnych sprawach, a nie o całej historii. No to odpowiadam, jak nie wiem, to mówię grzecznie, że nie wiem i koniec, i nie konfabuluję. Pomyłki się oczywiście czasami mi zdarzają, bo już się dowiedziałem, że gdzieś tam coś pomyliłem. Ale to jest nieuniknione. No, ale to już tak. No, ale czytasz, prawda? Ciągle czytasz i to są jakby tak, to są źródła wiedzy. To znaczy, czy powieści historyczne już przestały mnie wciągać, te wszystkie obecnie pisane. Oczywiście Sapkowskiego znam w pewnym sensie na pamięć. Znam go równie doskonale jak Sienkiewicza. Natomiast teraz czytam raczej podręczniki akademickie dotyczące historii, najnowsze opracowania, jakieś najnowsze rzeczy dotyczące wykopalisk, czy jakichś nowych opracowań, bo ta historia się rzeczywiście zmienia. To, co ja mówiłem 15 lat temu, to teraz już mówię inaczej, bo przeczytałem następne opracowania, które obalają tamte mity. Się okazuje, że to pan profesor sobie konfabulował gdzieś tam pod koniec XIX wieku, czy na początku XX, ale w tej chwili badania archeologiczne, czy badania dokumentów wywróciły to do góry nogami, więc ja oczywiście zmieniam te moje opowieści pod tym względem, bo one muszą być aktualne raczej, nie? No, książki są dla większości ludzi w ogóle niedostępne, bo z tego, co wiem, to 75% Polaków w ogóle nic nie czyta, więc to jest ich problem, nie mój. A tutaj dostają w takiej skondensowanej, barwnej opowieści skrót. Nigdy opowieść nie będzie taka jak książka. Książka pozwala na większą wyobraźnię po prostu. Natomiast no, inna sprawa, że ja czytuję książki, które mogą dla przeciętnego klienta być dość trudne w zrozumieniu, bo ja czytam podręczniki akademickie czasami, nie? Gdzie nie ma jakiejś akcji wartkiej, to znaczy dla mnie tam jest wartka akcja, czytając te najnowsze odkrycia, najnowsze opracowania, najnowsze interpretacje pewnych faktów, to dla mnie jest jak wartka akcja. Ale ludzie chcą wiedzieć, kto kogo tam, gdzie, w którym miejscu i w jaki sposób, nie? Tego tam nie ma w tych książkach często, nie? Chociaż takie rzeczy się też trafiają, oczywiście, nie? Andrzeju, jeszcze rozmawiamy w dobie pandemii, w takim momencie już troszkę spokojniejszym, nie wiadomo, czy to już jest mamy najgorsze za sobą, czy to jest cisza przed burzą. W każdym razie chciałem zapytać, jak ta pandemia wpłynęła na ruch na Chojniku, na twoją pracę, czy tutaj jest więcej ludzi teraz, czy mniej? Rozmawiamy pod koniec września. Jak oceniasz ten rok? To znaczy ludzi jest indywidualnych, jest mniej więcej tyle samo, ile było. Natomiast jeżeli chodzi o ruch, to jest dużo, dużo mniejszy, dlatego że no, od połowy kwietnia do końca czerwca były wycieczki szkolne. W tym roku nie było żadnej. W czasie wakacji było dużo obozów harcerskich, kolonii, półkolonii, wycieczek wszelkiego rodzaju, koła gospodyń wiejskich czy z ochotniczej straży pożarnej. Jakieś tam gminy dawały zawsze pieniądze, te wycieczki jeździły. W tym roku nie było praktycznie w ogóle tego. Wycieczek szkolnych żadnych, a tych wszystkich pozostałych wycieczek też było no, na palcach policzyć. Nie? Nawet te jakieś kolonie, które się odbywały, to też były zalecenia, żeby nie wyjeżdżać na wycieczki, tylko być gdzieś tam w odizolowanym jednym miejscu. Więc tutaj jest pogrom totalny, jeżeli o te sprawy chodzi. Natomiast co do dalszej pandemii, no tak między nami mówiąc, to ja mam sporo rodziny lekarzy.
Nie wygląda to dobrze, dlatego że nawet w tej chwili się jeszcze o tym niby nie mówi, bo to co nie są rzeczy, nie wiem, jedna telewizja być może to ukrywa, druga telewizja jeszcze nie chce podawać do końca niepotwierdzonych faktów. Ja sobie mogę to tu teraz powiedzieć bez problemu, bo ja za to nie odpowiadam. Kłopot polega na tym, że to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że to jest zwykła grypa, tylko inna. To nie jest zwykła grypa, tylko inna. Na grypę, owszem, są powikłania czasami, ma się zapalenie płuc, zapalenie płuc niesie pewnie powikłania czy coś, ale generalnie śmiertelność grypy jest bardzo malutka i mamy na nią szczepionkę. Natomiast tutaj kłopot jest taki, że nawet osoby, które przechodziły w ten tak zwany wyśmiewany sposób bezobjawowy, to teraz zaczynają się po dwóch, po trzech miesiącach, te osoby z marca, z maja, z kwietnia zaczynają się zgłaszać do lekarzy, bo nagle nie wróciły do kondycji, zaczynają być na nowo badane, chociaż z tym jest w tej chwili poważny kłopot, jak się dostać do lekarza i być normalnie zbadanym, ale za granicą już się to w tej chwili trochę lepiej robi, niż u nas tamta służba zdrowia trochę wyżej stoi, ma więcej pieniędzy. Nagle się okazuje, że osoba, która bezobjawowo przechorowała, ma uszkodzony mięsień sercowy, ma uszkodzone nerki, ma uszkodzoną wątrobę, ma uszkodzoną korę mózgową i nagle są poważne problemy. To nie jest tak, że ten wirus tylko oskrzela i płuca. Się okazuje, że on ma taką konstrukcję, że wnika we wszystkie organy. I w niektórych doprowadza do stanów zapalnych, które w pierwszej chwili są lekceważone, bo tam siedzimy w domu, bo w zasadzie nic nie robimy, jakoś tam trochę boli, trochę głowa, trochę to, a potem się nagle okazuje, że nastąpiły trwałe zmiany. Dlatego z tym wirusem żartów nie ma. I dopóki nie będzie szczepionki, to nie mamy co się łudzić, że będzie lekko. Pytanie, co będzie, czy ta szczepionka będzie jedna raz na zawsze, czy będziemy bez przerwy ją zmieniać. Ja jestem absolutnie przeciwko tym, powiem krótko, kretynom walczącym z maseczkami, którzy twierdzą, że epidemii nie ma, że latać bez maseczek, bo nam konstytucja pozwala. Zawsze chciałbym się spytać tych debili, gdzie byli, jak o konstytucję walczyli pod sądami i w innych miejscach, gdzie ludzie stawali murem za konstytucją. To jakoś ich tam chyba nie widziałem, ale teraz nagle konstytucja im maseczek nie każe nosić. Konstytucja im pozwala wszystko robić, zgromadzenia, imprezy i tak dalej. To jest poważne nieporozumienie, bo tutaj żartów sobie z tego robić nie należy. To jest choroba, której nie znamy. To nie jest dżuma z XIV wieku, która wytłukła w niektórych miejscach prawie 100% ludności, w innych miejscach wytłukła powiedzmy tam 30% ludności. No i zmieniła kompletnie świat, ten średniowieczny zupełnie. To nie jest coś takiego, bo śmiertelność nie jest tak duża. I daj Boże, żeby ten wirus nie zmutował na taką śmiertelność, bo przecież tego też wykluczyć nie możemy, że coś takiego może się stać. Wiadomo, część ludzi przeżyje, tak jak dżumę część ludzi przeżyła, bo była na nią zwyczajnie odporna. Niektórzy mają malutki błąd na jednym genie i ten gen powodował, że nie chorowali na dżumę. No i to takie ciekawe, w tej chwili lekarze potwierdzili, że ten gen, który, bo odszukali osoby w Anglii, gdzie są księgi parafialne sięgające do średniowiecza wręcz, odszukali tych ludzi, którzy przeżyli dżumę w całej wsi, wszyscy poumierali, kilka osób przeżyło. Się okazało, że te same osoby, które były odporne na dżumę, są odporne na AIDS i nigdy się nim nie zarażą. Więc ludzki organizm ma takie bezpieczniki pomontowane na różne choroby, które powodują, że dana osoba nigdy nie zachoruje. Ale jeżeli by nas zostało 15% ludności, czy tam 30% ludności, to biorąc pod uwagę, że część to są ciecie, część to są staruszki, część to są dzieci, a reszta bez komórki nieprzystosowana do życia, to śmiertelność i tak by była wyższa i tej ludzkości przeżyłoby kilka procent zaledwie. Andrzej, jeszcze cię zapytam, żeby tak weselej kończyć, o rekonstrukcje historyczne, bo uczestniczysz w tym. Podobno była taka sytuacja, że przed wami uciekano gdzieś. Ludność uciekała, bo się przestraszyła Polaków i... Opowiedz. To nie do końca tak było. To na czym byli wtedy na Ukrainie. My tam jeździliśmy przez 6 lat do Kamieńca Podolskiego i tam pod Kamieńcem Ukraińcy odtwarzali taką dosyć potężną, znaczy nieistniejącą bitwę. To po prostu, to się nazywało Terra Heroica. Robili taką wyimaginowaną bitwę z XVII wieku. Tam przyjeżdżała polska husaria, gdzie między innymi ja tam nie byłem. Przyjeżdżała polska piechota, tam przyjeżdżali Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Rosjanie, Ukraińcy. Wtedy jeszcze nikt do siebie takich wielkich pretensji nie miał, bo to była druga połowa lat 2000, tam gdzieś 26, 7, 10 do 12 myśmy tam chyba, czy do 11 myśmy tam jeździli. Potężne imprezy przysympatyczne i myśmy jako husaria no koni ze sobą nie wieźli. Konie były prawie 20 km za Kamieńcem Podolskim w takiej stadninie, ogromnej stadninie, przepiękne konie, które się pasły na tych wręcz dzikich polach, tam po prostu ogromnych terenach.
braliśmy te koniki, przyjeżdżaliśmy 3 dni wcześniej, ujeżdżaliśmy je sobie szybko tam na miejscu, bez problemu to się udawało zrobić. Po czym w sobotę miała być zawsze ta wielka bitwa. Myśmy tam w sobotę rano jechali. Już jeszcze nie ubieraliśmy husarskich zbroi, ale siodła zakładaliśmy te nasze do rekonstrukcji, już takie wypasione. Część broni przypinaliśmy do siebie, ubieraliśmy się w te stroje, które szły pod zbroję, ale to też były no, bogate żupany, czapraki, sajdaki z łukami, szable, koncerze, pistolety. To wszystko już było tam przy tych siodłach. No nie ukrywajmy, że za Kamieńcem Podolskim ta bieda na Ukrainie lekko nas stresowała. Jeżeli tutaj ktoś gadał, że w Polsce jest bieda, to powinien tam pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. To naprawdę było dramatycznie. W dodatku tamci ludzie są bardziej tacy stłamszeni przez komunę. Bo jak rozmawialiśmy, to niektórzy mieszkający 20 km od Kamieńca Podolskiego, mający w tej chwili po 60, po 70 lat, nigdy nie byli w Kamieńcu, bo im nie wolno było opuścić miejsce zamieszkania bez przepustki. A po co ci przepustka? Jak ci niepotrzebna, to się na miejscu. Ci ludzie tacy tam do tej pory jeszcze funkcjonują, no gdzieś tam teraz już się to zmienia powolutku, nie? Ale jeszcze w tym 2000 którymś tam roku tak było. No i myśmy wyjechali z tej stadniny. Przez 5 lat jeździliśmy na skróty, dosłownie przez te dzikie pola, przez jakieś tam strumienie przejeżdżaliśmy, lądowaliśmy w Kamieńcu, ubieraliśmy zbroję, parady po mieście i do bitwy. Potem zostawialiśmy wszystko w kompletnych ciemnościach, w nocy wracaliśmy z powrotem do stadniny. No i pewnego dnia ten stary kozak, który nas prowadził, zniknął, a takiego młodego chłopaka posadzili. On nagle zmienił kierunek i jedzie inną drogą, nie? No, zauważyliśmy, że jedzie tą samą drogą, którą nas przywoziły samochody. To też była jakaś gówniana polska, taka polna droga, ale wiemy, że dłuższa po prostu. No, a czas nagli, bo o drugiej mamy być w Kamieńcu, nie? My się tam tłuczemy, 40 koni, się tam tłuczemy tak powoli. W końcu porucznik, no, Jarek Struczyński z Gniewu, dał komendę przyspieszyć, nie? No i ruszyliśmy takim galopem, taki dosyć ostry zakręt i myśmy tam wyjechali, wpadli w ten zakręt, a tam rzecz ciekawa, chleb przewożono tylko w soboty. I ludzie tam stali, czekali w kolejce pod takim sklepikiem na ten chleb i tam stał taki mały tłumek. Myśmy tam wpadli w ten tłumek, się wszyscy bokami rozjechali, nie? I tam część stanęła z boku, my tam w jednym miejscu, część tu, tak się rozjechali, pogubili się wszyscy. No i taki wielki chłop tam wyszedł, tak patrzy, a wy kto? A tam kolega mówi, a my Lachy. Skąd Lachy? No z Polski Lachy. Kuda wyjedete? A na Krym. A na co na Krym? Tatarów bić. To kompletnie zgłupiał. Nagle taka babcia się odwróciła, zaczyna biec tam w stronę tych budynków i wrzeszczy, polskie pany przyjechali, polskie pany przyjechali. Ja pierdzielę. Im tak tą indoktrynację robili przez łeb, ta cała komuna rosyjska im taką indoktrynację zrobiła, że o polskich panach, że jak zobaczyli ludzi w tych żupanach z bronią, z tym wszystkim, to od razu polskie pany wróciły ich do roboty gonić. Nie? No myśmy zaraz ruszyli dalej, ale no nam to dało trochę do myślenia. Nie? Chociaż ciekawsza historia była pod Beresteczkiem, gdzie też pojechaliśmy. Był tam jeszcze prezydent Ukrainy wtedy, witał nas. Była przesympatyczna historia, bo jechaliśmy przez wioskę już w pełnym uzbrojeniu i nagle z jednego gospodarstwa wypadła taka pani, zatrzymała nas wszystkich, zaczęła krzyczeć jeszcze Polska nie zginęła i śpiewać polski hymn. Po czym rzuciła się do porucznika i zaczęła mu całować buty. No, poruta była kompletna. Się okazało, że to jest Polka, która tam mieszkała na tych terenach. Ona była małym dzieckiem, jak ogarnęła ją tam II wojna światowa. Potem te tereny włączono do Rosji już pewnie, no do Ukrainy. I ona już tam całe życie przeżyła, ale mama jeszcze i tata ją nauczyli polskiej historii, husarii. I ona cały czas pamiętała i nagle, no już będąc staruszką, bo ona miała ponad 70 lat, zobaczyła polską husarię jadącą przez wieś. Było to niesamowite. Myśmy się tam właściwie, niektórzy się popłakali, nie będę ukrywał, nie? Bo to wyciskało łzy z oczu dosłownie. Nie? Andrzeju, bardzo dziękujemy za twoje opowieści. Życzymy powodzenia na chojniku. Wielu przygód rycerskich, wielu branek pięknych, samych kulturalnych gości i turystów. Tak, turyści są fajni. No, tam tych parę osób nie jest w stanie mi tam zniesmaczyć mnie do turystów, którzy w rzeczywistości, no mówię, zawsze trafi się jakaś czarna owca, ale jasne. To już zostawmy ten temat. Na pochybel pandemii.